to było dla nas wówczas no, bardzo przeżyciem emocjonalnym bardzo, ponieważ w tamtych latach te kontakty z zachodnim sportem były sporadyczne. I tam zagraliśmy mecz na otwarcie stadionu. Dla wielu był to pierwszy kontakt z piłką w ogóle zachodnią. No, Barcelona w tamtych latach była przecież firmą, przed którą trzęsły się nogi wszystkim piłkarzom. Byliśmy równym przeciwnikiem dla Barcelony czy dla innych drużyn. Tam byli zawodnicy dziarscy, bojowi, z tym, że to tylko było do połowy, bo potem już był Klops. Myśmy prowadzili do przerwy, prawda, 2-1, a po przerwie oni zmienili, bo nie wiem, ja nie liczyłem, nie mam pojęcia ilu, ale... Co 5, co 10 minut wymiana, bez przerwy szła. Chyba u nas, jak pan tu zauważył, było tylko 13, z 11 na boisku i 2 rezerwowymi. A oni, jak dostali piłkę, to dosłownie 2-3 podania, poleciał tam ktoś latawiec, buch, bramka, buch, bramka, buch, bramka. I tak 6 razy na zatwi, bez mydła. Naszym pomysłem i zamierzeniem było zabrać 6 żyjących członków drużyny reprezentacji Warszawy, czy też Legii Warszawa, czy też reprezentacji Polski, bo to różnie było nazywane, w sentymentalną podróż na stadion Camp Nou po 57 latach od inauguracji stadionu. Z powodów zdrowotnych pan Floreński, gwiazda Górnika Zabrze, i pan Brychczyk, gwiazda i legenda Legii Warszawa, nie mogli w tym uczestniczyć. Byłem bardzo mile zaskoczony, że w ogóle jeszcze w tym wieku, jakim ja się znajduję, też o mnie ktoś pamięta, prawda? Jako piłkarzu. Dzień przed meczem panowie zostali zaproszeni przez władze Barcelony do zwiedzenia stadionu i muzeum klubu. Pozwolono im również wejść na murawę, no oczywiście nie na sam środek, bo tam są strasznie restrykcyjni, jeśli chodzi o tego typu pozwolenia. Natomiast weszli w miejsca, w które zwykły śmiertelnik, czyli ja i ty, nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, się przebić przez barierki, przez ochronę i tak dalej. I na samym wejściu, kiedy kroczyli, to widziałem, że mieli normalnie łzy w oczach i było to dla nich coś wielkiego. Następnego dnia odbył się mecz FC Barcelona Athletic Bilbao i podczas tego meczu nasi bohaterowie mieli możliwość zasiąść na trybunie prezydenckiej, na której zwykły śmiertelnik nie jest w stanie nabyć wejściówki, czyli można powiedzieć zajmowali najlepsze miejsca na stadionie, jeśli chodzi o widoczność, jeśli chodzi o catering, o wszystko, tak? Podczas przerwy spotkali się z panem Justo Tejadą, który strzelił im gola 57 lat temu i władze klubu zrobiły sobie oczywiście pamiątkowe zdjęcia, panowie udzielili wywiadu dla Barça TV, no i na tym się właściwie ich podróż sentymentalna na stadionie skończyła. Natomiast za każdym razem, gdyśmy rozmawiali o tym przedsięwzięciu, o tym evencie, to podkreślali, że nigdzie i nigdy nie zostali tak gorąco i ciepło przywitani jak w Barcelonie. I nawet jeśli nie byli kibicami jakimiś czy sympatykami tego klubu, to od tego momentu na pewno będą. Viva, viva Barcelona! Panie Henryku, dla pana. Na pamiątkę udziału w inauguracji Camp Nou i na pamiątkę tego, że pan z nami był. Serdecznie. Brawo! Mogę nawet powiedzieć w imieniu całego zespołu, jesteśmy szczęśliwi i dziękujemy, że mieliśmy możliwość wrócić do Barcelony, przypomnieć sobie nasze młode lata i dosłownie jestem, no tak powtarzam się z kolei, bardzo, bardzo szczęśliwy. Bardzo miło, że po tych latach ktoś mnie jeszcze odnalazł po prostu, nie? To jest 57 lat prawie. No to nie liczyłem na to w ogóle, byłem zaskoczony. Chcielibyśmy, aby kluby pamiętały też o tych starszych graczach, tak jak jest to w Barcelonie. W Barcelonie weterani mają swoją drużynę,
oni mają swoich członków w zarządzie, oni są pamiętani, ludzie ich za każdym razem wspierają. Chcielibyśmy, aby ci nasi bohaterowie również w Polsce w jakiś sposób się przypomnieli, może tak to trzeba ująć.